Fire Emblem Fates Revelations ze wszystkimi swoimi DLC umiera za 4 dni. Może i brzmi to troszeczkę dramatycznie, ale to najprawdziwsza prawda. Łączy się to oczywiście z nadchodzącym, nieuniknionym zamknięciem Nintendo eShopu na konsolach Nintendo Wii U i Nintendo 3DS-ie. Jednakże zamknięcie eShopu ma nastąpić 27 marca 2023. Już od dłuższego czasu o tym wiedzieliśmy, co jednak nikt nie raczył nam powiedzieć i zwrócić bardziej na to naszej uwagi, jest to, że najgorętszy produkt, który jest dostępny tylko głównie cyfrowo na Nintendo eShopie 3DS-owym, czyli właśnie ta trzecia wersja Fire Emblem Fates, Fire Emblem Fates Revelations, zniknie ze wszystkimi swoimi DLC z eShopu już 27 lutego. Sam nie mogłem uwierzyć, dowiedziałem się o tym zaledwie kilka dni temu. I pomyślałem, że moim obowiązkiem musi być powiadomienie was o tym jak najszybciej. Jeżeli wśród was też są takie osoby jak ja, które chciały sobie jeszcze dokupić cyfrową wersję Fire Emblem Fates Revelations, gra ta jest dostępna fizycznie tylko w jeden sposób. Jeśli kupi się edycję specjalną Fire Emblem Fates z kartridżem, na którym są wszystkie trzy wersje gry. Jednakże ona się rozchodzi pomiędzy 250 a 1000 dolarów na eBayu. Oczywiście te produkty po 1700, 600 i tak dalej się nie sprzedają i ludzie głównie kupują te wersje, które troszeczkę może przewyższają 300 dolarów i 300 euro. Jednakże to jest dopiero początek tej szalonej sprawy z wzrostem cen gier 3DS-owych, a gdy eShop się na dobre zamknie, możecie sobie wyobrazić, że te gry wystrzelą ze swoimi cenami w górę jeszcze bardziej niż są już teraz. Dlatego jeśli chcecie jakieś gry, które są na 3DS-ie i chcielibyście je kupić jeszcze za jakąś cenę, którą powinno się wydawać na gry, to uderzcie jak najszybciej. Mam teraz na dniach zamiar zrobić również materiał o tym, które gry na Nintendo 3DS-ie, również te, które były ekskluzywnie cyfrowe, i również na Nintendo Wii U, opłacałoby się może kupić teraz, jako że nie tylko są to dobre gry, ale również już teraz fizycznie chodzą po bardzo, bardzo wysokich cenach. Jednakże w tym filmie musimy się skupić na Fire Emblem Fates Revelations. Na legalne nabycie tej gry zostały wam zaledwie 4 niecałe dni, a kupienie tej wersji gry też jest już niecałkiem łatwe. Dlatego wam to wytłumaczę. Fire Emblem Fates wyszedł w 3 różnych wersjach. W każdej z tych wersji gracie w inną fabułę tymi samymi postaciami, chociaż nie dosłownie. W Fire Emblem Fates macie możliwość wybrania 2 rodzin królewskich, które są sobie przeciwstawne i zależnie od wersji stajecie po stronie jednej rodziny albo drugiej. W Fire Emblem Conquest stajecie po stronie rodziny królewskiej z Królestwa Nor, czyli tam, gdzie się wychowywaliście. Jednakże nie jest to prawdziwa rodzina protagonisty. Prawdziwa rodzina protagonisty znajduje się w drugiej grze, Fire Emblem Fates Birthright, gdzie możecie stanąć po stronie rodziny królewskiej Hoshido. I gra ta stawiała dylemat, czy będziecie wspierali tych, u których się wychowywaliście, czy tych, z którymi jesteście spokrewnieni. Jednakże trzecia wersja, o której tutaj mówimy, Fire Emblem Fates Revelations, która wyszła kilka miesięcy później, łączy te dwie drogi i opowiada swoją własną historię, gdzie obie rodziny królewskie się pogadzają i ze sobą współpracują, żeby pokonać finalnego bossa. Więc jak widzicie, jest to duża rozbudowana historia, która prowadzi w 3 różne osobne historie z różnymi zakończeniami i różnymi możliwościami rozwijania postaci. Mamy 3 wersje. Jednakże gdy wejdziemy do Nintendo eShopu, dowiedzimy, że można kupić tylko jedno Fire Emblem Fates. Za 45 euro, czy tam dolarów, czyli dokładnie tą cenę, którą gra miała kiedy wyszła, ani trochę nie staniała niestety z czasem, chociaż pewnie może się zdarzyć, że znajdziecie wersje pudełkowe Conquesta i Birthright, które są tańsze niż to. W każdym razie, kupując Fire Emblem Fates z eShopu, kupujecie ogólnie Fire Emblem Fates
i dopiero gdy zagracie, macie możliwość wybrania, którą drogę chcecie obrać. Czy drogę z Conquesta, czy drogę z Birthright. Jeżeli jedną wybierzecie, to wtedy druga będzie dla was zablokowana i musielibyście dokupić ją w formie DLC. Później w menu głównym gry będziecie mogli dokupić sobie za 20 euro czy dolarów zarówno tą drugą wersję gry, której nie posiadacie, jak i Fire Emblem Fates Revelations. I to jest niestety jedyna możliwość zakupienia Fire Emblem Fates Revelations. Chociaż nie wiem, czy jak kupisz od razu za 44 euro czy dolary Fire Emblem Fates z e-shopu, czy będzie możliwość wybrania dla ciebie wtedy od razu Revelations, jeżeli tylko ta część cię interesuje, to wy musicie niestety wypróbować. Ja dokupiłem Revelations do mojej wersji pudełkowej, zarówno Conquest, jak i Birthright, bo jak już kupicie w jednej grze, to nieważne jaki cartridge macie, możecie z każdego cartridge'a mieć dostęp na wersję Revelations tak długo, jak gracie na tym samym Nintendo 3DS-ie. Czyli tak, jak macie wersje pudełkowe, możecie sobie sprawdzić wersje pudełkowe Fire Emblem Fates'ów i do nich dokupić Revelations. Albo jeżeli takie macie, to też to będzie możliwe. Zresztą w tle widzicie, jak ja to robiłem. Miałem włożony cartridge Fire Emblem Fates Birthright podczas kupowania i instalowania Revelations. No dobrze, teraz przynajmniej wiecie, jak nabyć tą grę, jednakże rodzi się kolejny problem, jako że Nintendo już w ubiegłym roku z 3DS-a i Wii U zabrali możliwość dodawania funduszy z konta bankowego, z PayPala, albo nawet z kart Nintendo. Jedyny możliwy sposób, żeby dodać pieniądze do swojego 3DS-a w aktualnych czasach, jest zrobienie to przez swojego Nintendo Switcha, jeżeli konto twoje switchowe jest połączone z twoim kontem na Nintendo 3DS-ie albo Wii U. Czyli jeżeli ktoś nie posiada Nintendo Switcha, to ma przerąbane niestety, chyba że byłoby to jeszcze jakoś możliwe zrobić przez stronę internetową Nintendo. Ale tutaj się nie znam, bo zawsze dodawałem przez konsolę. Co ja zrobiłem, to wykryłem, na jakim e-mailu miałem moje konto Nintendo 3DS-a. Możecie to zrobić w opcjach, wciskając Nintendo Network ID Settings i wpisując wtedy swoje hasło. Następnie musiałem założyć nowe konto na stronie internetowej Nintendo. Jako że stare konta Wii U i 3DS-a nie są automatycznie połączone z tymi nowymi kontami, później w opcjach z kontem swoim 3DS-a połączyć. Następnie dodając na Switchu to konto jako nowy profil, dodałem fundusze do mojego portfela tego konta na Nintendo Switchu w e-shopie i, najważniejsze, po zrobieniu tego, w prawym górnym rogu, tam gdzie pokazuje ci, ile pieniędzy aktualnie masz na koncie, pod tym wskaźnikiem pieniążków musicie kliknąć na taki mały napis, gdzie jest napisane, że chcecie połączyć swój portfel Nintendo 3DS-a i Wii U ze swoim kontem switchowym. I gdy to zrobiliście, pieniądze, które dodaliście na swoim koncie switchowym, powinny wam również się pokazać i być do wydania na waszym 3DS-ie. Właśnie nie wiem, czy byłaby w ogóle możliwość zsynchronizowania tego portfela na stronie internetowej, dlatego tutaj nie mówi wam, że bez Switcha to działa, ale możecie spróbować. Jeśli znacie ludzi, którzy są zainteresowani tym tematem i wiecie, że chcieliby zagrać tą grę w legalny sposób, to wyślijcie im ten film, poinformujcie ich, zróbcie to swoim kumplom, nawet jeżeli wy może nie jesteście zainteresowani tą grą. A ja mam nadzieję, że ten film przynajmniej jednej osobie pomógł, że mogła zakupić Fire Emblem Fates Revelations i lub DLC do Fire Emblem Fates na czas. Następnie przejdźmy do tematów DLC. Mianowicie każdy Fire Emblem na Nintendo 3DS-ie miał DLC, które były dość ciekawe lub nieciekawe, z nowymi mapami, z nowymi rozmowami między postaciami itd., itd. I kupienie ich było również dość tricky. W Fire Emblem Fates dopiero po ukończeniu 6 rozdziału dostało się możliwość kupowania DLC. I to nie przez menu główne, tylko przez menu twojego zapisu gry. W Fire Emblem Awakening było podobnie.
tylko że tam po ukończeniu czwartego rozdziału było to możliwe. We Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia natomiast kupowanie DLC było dość łatwe z menu głównego. Jeśli ma być szczery, nie jestem pewny, czy 27 lutego kończy się możliwość kupowania tylko rzeczy związanych z Fire Emblem Fates, czy też kupowanie DLC do Fire Emblem Awakening oraz Echoes Shadows of Valentia również nie będzie możliwe. Jeśli tak, to ja żadnych DLC nie będę mógł kupić w tym miesiącu. To będzie po prostu niemożliwe dla mnie, ale wy się rozejrzyjcie i na wszelki wypadek, moi drodzy, jeśli chcecie kupić DLC do Awakening albo Echoes Shadows of Valentia, to też najlepiej zróbcie to teraz w ciągu tych 4 dni. I to byłoby na tyle z tym tematem. Szczerze nie mam pojęcia, co odwaliło Nintendo, że postanowili jedną z najbardziej gorących serii gier na 3DS-ie cały miesiąc wcześniej skasować i nawet nie ogłaszać tego jakoś wielce. Trzeba było mocno szperać, żeby te informacje poznać i się o tym dowiedzieć. Mam nadzieję, że nie było dla późno, przynajmniej dla kilku z was. I kto wie, może przynajmniej jeśli chodzi o Fire Emblem Fates, w przyszłości dostaniemy jakąś wersję remasterowaną na Switcha albo następną konsolę. Szczerze mówiąc, to jest ta gra, która najbardziej by tego potrzebowała. Kocham Fire Emblem Fates, szczególnie Conquest. Pamiętam, jak przez 3 miesiące w 2016 leżałem w szpitalu i dostałem tą grę, która była pierwszym, co po tych okropnych dniach i tygodniach mogło odwrócić moją uwagę. Ta gra ma wielkie dla mnie znaczenie, więc ten film był sprawą sercową. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu.